Niechże to będzie cicha, wspaniała, wyjątkowa noc. Śpiewajmy i grajmy mu. Podziały ramionka me toczone, we włosach kwiat magnolii i nóżki pulchne tak. Ach, gdzież to uleciały sukienki wymarzone, gdzie tam ten piękny czas, młodości czas. Im człowiek bardziej dorośleje, 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 a doroślejąc dziecinnieje, to ten komputer tutaj, który jest, napełnia się wspomnieniami i zastanawiałam się, co jest dla mnie najważniejsze z tego mojego dość bogatego i interesującego życia. Będę mówiła o czasie, gdzie w czasie wojny, w czasie trudnym, pełnym upokorzenia, biedy, strachu, działy się wielkie rzeczy w sztuce. Przy ulicy Szewskiej 21 odbywały się próby Balladyny w reżyserii Tadeusza Kantora. Premiera była 22 maja 1943 roku o 16 po południu. Czy myśmy zdawali sobie sprawę z jakiegoś niebezpieczeństwa? Chyba nie. Tłumy były na premierze. Ludzie siedzieli na pakach, na skrzyniach, na workach, a między publicznością my
aktorzy. Nigdy nie zapomniałam tego ubogiego teatru kantora. Tego, że z niczego można zrobić teatr. I to starałam się później, to taką parabolą przeszło do szkoły, kiedy uczyłam. Nauczyłam się od niej wszystkiego, czego kobieta, aktorka może nauczyć się na scenie, co jest potrzebne na scenie. Od ruchu, naszej własnej emisji głosu, kostiumu oraz tego, co pani profesor Marta Stewnicka mówiła, że na estradzie aktorce jest potrzebne to właśnie coś, to coś więcej, co albo mamy, albo tego nie mamy i albo tym emanujemy, albo nie. Uwielbiałam zajęcia z panią Martą, po prostu uwielbiałam zajęcia z piosenki. Mogę powiedzieć, że to, że dzisiaj śpiewam, że się tak właściwie włączyłam w śpiewanie na 20 parę lat, bo to jest kabaret Loch Camelot, to jest zasługa pani Marty, bo gdyby ona mnie nie uczyła w szkole teatralnej, pewnie by mnie tak nie poniosło.